Na program zaprasza Bonimet, producent balsamu kręgowego ojca Grzegorza na bóle mięśni, stawów i kręgosłupa. Dzień dobry Państwu. Kolejny temat. Pytanie brzmi następująco. Czy zioła mogą być pomocne w leczeniu siniaków i innych konsekwencji urazów? Tak, mogą być pomocne. Najczęściej stosujemy wtedy surowce zielarskie zewnętrznie, ale nie tylko. Również można dawać doustnie. Doustnie dobrze sprawdza się w takich sytuacjach kasztanowiec, ekstrakt z nasion kasztanowca, gdyż on poprawia krążenie żylne, działa przeciwobrzękowo i tutaj możemy taki pozytywny efekt uzyskać i w zasadzie on jest zalecany każdemu. My go łączymy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza z ekstraktem z miorzębu japońskiego, który z kolei poprawia mikrokrążenie. Więc kasztanowiec przede wszystkim i dobrze, żeby był łączony z miłorzębem. Jeżeli ktoś ma dolegliwości bólowe, no to tutaj zalecam najczęściej ekstrakt korzenia hakorośli. Mówię teraz o aplikacji doustnej. Dobrze go łączyć z siarczanem glukozaminy. Takie połączenie się zwłaszcza dobrze sprawdza w urazach stawów, bo to jest takie dobre połączenie, które wpływa na chrząstkę stawową korzystnie. Poza tym hakorośl także działa przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, przeciwbólowo. Zewnętrznie natomiast sprawdzają się preparaty na bazie ekstraktów z arniki, z kwiatów arniki, ekstraktów z kwiatów czy też ziela dziurawca, olejki eteryczne, taką recepturę Państwo widzicie na ekranie, olejek lawendowy, eukaliptusowy, kamforowy, miętowy. To wszystko są surowce, które się stosuje zewnętrznie wcierając. My używamy tej receptury, którą to Państwo widzicie na ekranie, gdyż ona jest na bazie oleju z pestek winogron, to dobrze powoduje dobre wchłanianie w te miejsca chore. Potem pestki winogron także poprawiają mikrokrążenie, to też się tutaj dobrze sprawdza. Możemy też oprócz tego działania zewnętrznego z użyciem tego preparatu na bazie olejowej zastosować inną recepturę i tutaj druga receptura na ekranie, gdzie widzicie Państwo w tej recepturze nalewkę bursztynową. Taka receptura na bazie alkoholu, ona się jeszcze lepiej wchłania i czasami to się stosuje. Ona jest też używana w różnych bólach drobnych stawów, zwłaszcza stawów dłoni. Penetracja powinna być bliska, szybka i nie potrzeba tego masażu wdrażać. Więc ta pierwsza, ten balsam kręgowy, to głównie w przypadku, gdy potrzebujemy pomasować daną okolicę, a druga, gdy potrzebujemy tylko wetrzeć. I tam też oczywiście ekstrakty z arniki, z rumianku, z jeżówki, z żywokostu, krwawnik, olejki eteryczne. Ta recepta zresztą jest u Państwa na ekranie. Więc reasumując, w przypadku urazów można stosować aplikacje doustne, tutaj kasztanowiec i miłorząb, oraz stosować preparaty na skórę, na miejsce urazu i tutaj właśnie te produkty. To stosuje się dość często, kilka razy dziennie, nawet 4-5 razy dziennie, jeżeli ktoś ma świeży uraz. Sponsorem programu był Bonimet, producent balsamu kręgowego ojca Grzegorza na bóle mięśni, stawów i kręgosłupa.